Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą złożyli wizytę w Budapeszcie. Prezydent spotkał się z premierem Viktorem Orbanem oraz prezydentem Janoszem Aderem. Otrzymał także najwyższe odznaczenie państwowe Węgier. To szósta oficjalna wizyta pary prezydenckiej na Węgrzech. Wizytę rozpoczęła oficjalna ceremonia powitania przez prezydenta Janosza Adera i jego małżonki. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Węgier o bezpieczeństwie w kontekście obecnej sytuacji na granicy z Białorusią. Zaproponowałem panu prezydentowi, że ponieważ my od 2015 roku mamy doświadczenie w tej dziedzinie ochrony granic, jak trzeba zarządzać tymi granicami, w związku z tym chętnie przekażemy swoje doświadczenie. Prezydenci obu krajów poruszyli też kwestie współpracy gospodarczej Polski i Węgier, w tym także o budowie międzynarodowej trasy Via Carpatia. Węgierska strona poinformowała, że swoją część drogi odda do użytku do końca tego roku. Polski rząd jest zdeterminowany do tego, aby tą inwestycję we wschodniej Polsce zrealizować, że rzeczywiście powstanie w całości trasa, którą będą mogli od Słowacji przez całą Polskę przejechać na Litwę. Prezydent Andrzej Duda spotkał się także z premierem Viktorem Orbanem. Polski prezydent został odznaczony krzyżem wielkim z łańcuchem i złotopromienną gwiazdą Węgierskiego Orderu Zasługi, czyli najwyższym węgierskim odznaczeniem państwowym. Prezydent Andrzej Duda ponownie będzie przebywał w Budapeszcie podczas spotkania przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej w listopadzie.